Odsuń się, mam szaloną siostrę, nie zawaham się jej użyć. Dzisiaj. Jak się to nakręci? Dzisiaj moja siostra kończy 19 lat. Będziemy świętować jej urodziny, no i pomyślałem sobie, że nakręcę z nią odcinek. Szczęść Boże w ten wiosenny, zimowy dzień. Witam wszystkich serdecznie. Na poprzednim filmiku było zapytanie, a właściwie komentarz, że nie mam okularów, przerzuciłem się na soczewki. Nie przerzuciłem się, tylko moje okulary były na gwarancji. Musiałem wrócić, to trwało bardzo, bardzo długo, ale są okulary. Od razu lepiej człowiekowi w okularach. Jeżeli ktoś nie nosi okularów, to nie wie, jak jest pięknie w okularach, jak ludzie w okularach mają problemy bez nich. Ja na przykład nie potrafię zrobić nic zupełnie bez okularów. Okulary noszę od szkoły podstawowej. Mam wadę kosmicznie wielką, znaczy no, może nie tak kosmicznie, ale już jestem uzależniony zupełnie. I bez okularów widzę tak, jak za chwilę zobaczycie, ponieważ mam aparat, pokażę wam, jak patrzą ludzie bez okularów. Tak właśnie widzę bez okularów mniej więcej. Tak sobie to skalibrowałem. Teraz moja siostra, teraz ją widzicie niewyraźnie, ale już za chwilę. Pokaż się. Teraz jest wyraźnie, mam nadzieję. Witamy serdecznie w Krakowie, jesteśmy tutaj, aby... Ostrość. Aby świętować 19 urodziny Marysi. To ja. To ona. Chcieliście zobaczyć Marysię, o. O nie. To jest Marysia. Marysia nosi kontakty, a nie okulary. Prawda? Prawda. Dlaczego nosisz kontakty, a nie okulary? Bo ładniej wyglądam w kontaktach. Marysia zawsze ładnie wygląda. Słodko? Słodko. Marysia powie nam coś mądrego dzisiaj. Jak będziemy na kawie. Mam nadzieję. Tak? Jasne. Dobra. Tak, dzisiaj tak troszeczkę inny image. Jesteśmy sobie teraz na kawie, więc mogę coś powiedzieć. I właśnie myślałem, że powiedzieć coś o okularach, ponieważ okulary są bardzo ważne dla każdego, kto je nosi. Pomagają wyostrzyć wzrok, pomagają zobaczyć więcej. Bez nich jesteśmy no jak kaleki niektórzy z nas. Ja nie mogę na przykład prowadzić samochodu bez okularów, bo byłoby to niebezpieczne dla mnie i dla innych też. Więc zawsze włożę w zapasowe w schowku. No, okulary są niezbędne. Taki przedmiot, bez którego nie można się obejść. Ale tak samo w życiu duchowym jest, że czasem Bóg jest taki zamazany w naszym życiu, że Boga nie widzimy tak wyraźnie, jakbyśmy chcieli i wtedy warto skorzystać z okularów. Może macie takie swoje właśnie okulary, które pomagają wam zobaczyć, doświadczyć, poczuć Pana Boga. Takimi najprostszymi okularami dla mnie, które są ze mną codziennie, to jest krzyżyk. O, taki krzyżyk i szkaplerz. Taki szkaplerz. Oczywiście szkaplerz też może być materiałowy, to jest taka wersja medalikowa. No, mam to codziennie na sobie i to pomaga mi w pamiętaniu o Bogu w każdej chwili właściwie. Myślę, że ci też, którzy noszą jakieś nadgarstki, różańce na palcach, to podobną funkcję to spełnia. Takimi okularami dla mnie też jest moja ikona, przed którą się modlę. Takimi okularami jest dla mnie też każda kaplica czy kościół z Najświętszym Sakramentem w takich miejscach, gdzieś szczególnie doświadczam obecności Pana Boga i jakoś tak wyraźniej Go widzę. Jak chcę Go o coś poprosić czy z Nim porozmawiać tak bardziej, że tak się wyrażę, mam jakąś tam szczególną intencję, no to wtedy do takiego miejsca idę. A jakie są okulary wiary mojej siostry? Chcecie poznać na pewno, co opowie. Ona tu siedzi naprzeciwko mnie i się trochę śmieje, ale no, jest trochę wstydliwa, ale na pewno coś mądrego powie. No to było pytanie, co pozwala mi lepiej zobaczyć Boga, jakie są moje okulary na Niego. Pierwszą rzeczą, którą mi się nasuwa, jest modlitwa, czyli no właściwie relacja z Bogiem, którą staram się praktykować codziennie.
Zaczęło się to właściwie od niedawna tak porządnie, ponieważ z początkiem Wielkiego Postu postanowiłam sobie, że będę modlić się codziennie jutrznie rano. Ja już wcześniej bardzo lubiłam tą modlitwę, bo bardzo ją polubiłam na moich rekolekcjach oazowych, na Trójce właściwie, ale no właśnie teraz zaczęłam tak praktykować, że sama codziennie rano wstaję te 10 minut szybciej i otwieram sobie po prostu aplikację w telefonie i się modlę. Z czasem doszła też kompleta, czyli modlitwa wieczorna. No i to bardzo mi pomogło też tak usystematyzować się w modlitwie. I no ta codzienna modlitwa właśnie rano i wieczorem może wygląda różnie, ponieważ rano człowiek jest nie do końca obudzonym, a wieczorem już trochę zmęczonym. Ale jednak fajnie tak zacząć dzień od powierzenia go Panu Bogu i zakończyć go podziękowaniem Mu za ten dzień. I też pomaga mi ta modlitwa zobaczyć Jego działanie w trakcie dnia. Właśnie myślę, że to są takie okulary na Pana Boga, że widzi się Go potem w drugim człowieku, w różnych takich sytuacjach, które mogłyby normalnie ludziom wydawać się jakieś przypadkowe i no, po prostu, że coś się stało przypadkiem, ale ludzie wierzący myślę, że wierzą, że nie ma przypadku. Dziękuję bardzo. Super. Możesz zrobić przejście przez łapkę. Co? Przez łapkę zrób przejście. To tyle z mojej strony. Tak jest, no i tak poznaliście moją siostrę przez wspaniałą, fantastyczną. Wiedzieliście, że modli się brewiarz? Bo ja nie wiedziałem. No, ale mój brat, prawda, zrobił nawet odcinek o brewiarzu i ja wtedy się cieszyłam, bo już wtedy... Już wtedy się modliłeś? No. Nie wiedziałem. No, no. Widocznie modlitwa brewiarzowa dla nas to jest coś rodzinnego. No. Jakiś rodzinny, rodzinna miłość. Ja to bardzo właśnie z książek nie umiem, bo ja się nie znam na tych rokach wszystkich i w ogóle. Ale jak jest aplikacja, to naprawdę polecam, bo to jest proste. To ci wyznacza z góry już wszystkie wezwanie, godzinę czytań i wszystko także. Aplikacja. Klucz do sukcesu XXI wieku, no. Nawet do duchowości. No. Można, prawda? No. Tak, więc twój telefon, koleżanko czy kolego, który nas oglądasz, może też służyć z powodzeniem do modlitwy. Tak, tak, zachęcam. Można się modlić w autobusie, nie wiem, czekając w kolejce czy coś, no. A tylko z telefonu właściwie, także urządzenie, które mamy zawsze przy sobie, a może służyć do czegoś lepszego niż do przeglądania Snapchata czy Instagrama. Tak. I wyjdzie na to, że okularami wiary może być też telefon. Może? Może. Może? Może. No. Możecie się podzielić czym, jakie są wasze okulary wiary? Co wam pomaga zobaczyć Pana Boga? Może macie jakieś fajne pomysły, podpowiedzi też dla nas i dla innych, którzy będą ten film oglądać? Przyjmijcie mnie ciepło. Jestem nowa. Marysia się trochę wstydzi, ale jest doskonale sobie radzi przed kamerą, prawda? Każda łapka w górę, którą zostawicie, to jest dla Marysi like, okej? Okay? Taka jest umowa. Okej. Okay. Powiedz swoim koleżankom, będą łapkować. Powiem. Dobra, a tymczasem z Panem Bogiem. Zostaw łapkę w górę.